To jest popołudnie w radiu dla Ciebie, mamy 17:34. Ciągnie słuchacza do lasu. W marcu, proszę Państwa, jak w garncu, w ogóle Polska jest krajem, w którym mamy i siarczysty mróz, i suche lato. W popołudniu więc zaglądamy do lasu, gdzie specjaliści z Kampinowskiego Parku Narodowego, czyli Jan Danułow oraz Anna Kębłowska, przekonują, że natura i tak daje sobie z tym radę. Nie można chyba tak jakoś uogólnić, że zwierzęta chorują z racji występujących anomalii pogodowych, gdyż na przykład no, zazwyczaj łagodna zima będzie zwierzętom sprzyjała. Przynajmniej większości zwierząt będzie sprzyjała. Jedyne może zagrożenie stanowić może po części, może dla tych zwierząt, które hibernują. One jednak zapadają w ten sen zimowy, żeby tą zimę przetrwać. Jak jest za ciepło, to one się wtedy wybudzają, jednak nie mają jeszcze pokarmu, przykładowo nietoperze. I to rzeczywiście może dla nich stanowić jakieś zagrożenie. Które jeszcze? Popielicowate wszystkie, czyli popielica, koszatka, orzesznica, świstaki hibernują, susły hibernują. Także to są właściwie przykłady zwierząt, które zapadają w ten sen zimowy. Niedźwiedzie tak naprawdę nie hibernują. Niedźwiedzie tą zimę rzeczywiście jakoś w takim półletargu przeczekują. To nie jest taka hibernacja zgodna z definicją tego słowa. Ale no generalnie rzeczywiście no, zostało to jakoś przez przyrodę tak wymyślone, żeby one ten niekorzystny okres przeczekały i wcale nie jest dobrze, jeżeli one zostaną wybudzone. No jeżeli chodzi o te większe gatunki zamieszkujące lasy, to właściwie łagodna zima jest dla nich oczywiście czymś dobrym. Pokarmu jest zazwyczaj wtedy więcej, jest łatwiej dostępny, nie trzeba wydatkować energii na utrzymanie ciepłoty ciała, bo po prostu jest ciepło. Mogą troszeczkę może wtedy bardziej cierpieć drapieżniki duże, bo z kolei one mają większy problem ze schwytaniem ofiary. Nie ma śniegu, łatwo się takiemu jeleniowi stosunkowo ucieka, nie zapada się, więc i wilki mają troszeczkę większe wyzwanie, jeżeli chodzi o polowanie na przykład. Ale generalnie zwierzęta w wyniku łagodnych zim raczej nie cierpią. No, jeżeli będzie taka anomalia, że będzie zima wyjątkowo sroga, no to wtedy oczywiście tak, wysoki śnieg, silne mrozy, no to wszystko w oczywisty sposób właściwie no to funkcjonowanie tym zwierzętom utrudnia. W każdym roku obserwujemy pewne różnice różnych populacji roślin, w zależności od tego, czy są to na przykład mokre lata, czy suche, czy są temperatury skrajnie niskie zimą, czy nie. I przykładowo w zeszłym roku, był to wyjątkowo mokry rok, obserwowaliśmy, że bardzo dużo pojawiło się kosaćców żółtych, na które popularnie mówimy irysy. I to rzeczywiście były już pojawy łanowe, co w innych latach nie jest aż tak skrajnie akcentowane. Natomiast w zeszłym roku rzeczywiście to już były połacie, łany, w które się wchodziło i po horyzont było widać same żółtokwitnące kosaćce. A jest jakiś gatunek, o który jest bardzo trudno? Mamy bardzo wiele gatunków szczególnej troski, tak zwanych. Są to gatunki zarówno takie rzadkie na terenie całego kraju, rzadkie także w Europie, jak i rzadkie w regionie. Są to gatunki chronione, zagrożone, narażone na wyginięcie. I u nas w Kampinowskim Parku Narodowym, z racji, że jest to teren bardzo zróżnicowany siedliskowo, jest takich gatunków bardzo dużo. Jest ich kilkadziesiąt, około 70. No jeżeli chodzi o tereny zielone, to właściwie niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, wszędzie możemy obserwować przystosowywanie się organizmów żywych do panujących sytuacji w środowisku. I myślę, że jednak wszyscy naukowcy zgodzą się z tym, że wszystkie organizmy, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, są bardzo dobrze przystosowane do wszelkich zmian, nawet takich dosyć ekstremalnych panujących w środowisku. Czy to są zmiany klimatyczne związane z opadami, z temperaturami, czy z poziomem wód. Owszem, jeżeli skrajnie długo utrzymują się szkodliwe warunki, na przykład termalne dla roślin, to pewna część populacji już sobie z tym nie radzi i zamiera. Jednakże no, natura przystosowała nas, organizmy żywe, do tego, że mamy jak największą zmienność genetyczną, która pozwala pewnym organizmom przetrwać nawet w skrajnie trudnych warunkach. A jeszcze jakim organizmom? Do lasu wrócimy za chwilę. To jest popołudnie w radiu dla Ciebie, jest 17:42. Ciągnie słuchacza do lasu. Albo silny mróz, albo suche lato. W Polsce nie tylko w marcu jest jak w garncu. Zwierzęta i rośliny potrafią sobie jednak z tym poradzić. Anna Siwak i Danuta Pepłowska-Marczak, obie panie są ornitologami z Kampinowskiego Parku Narodowego, zapraszają do lasu. Kos już no, się tak. Od razu na dzień dobry złości. Odezwał. Zezłościł się? Tak, tak, on tutaj nam już zaczął śpiewać. O, i usiadł nawet. Nie wiem, czy pani widzi, ogon podnosi. Tak, on ustawia. To jest właśnie taka reakcja takiego zdenerwowania. I jesteśmy w takim momencie roku,
że głównie jeszcze niewiele gatunków nowych się pojawiło, niewiele gatunków wróciło. Czyli taki przejściowy, tak? Tak, i no wiadomo, że to jest moment, kiedy gatunki osiadłe już czy rozpoczęły nawet lęgi, czy po prostu tokują i one są no niejako pierwsze. Pierwsze zajmują rewiry i najbardziej w tym momencie są takie aktywne i słyszalne. Dla przykładu dzięcioły, które już mniej więcej w lutym zaczynają toki. Im właśnie zima nie straszna, absolutnie ani te mrozy, ani te śniegi. Żywią się owadami wydobywanymi z drzewa. Przepraszam, a co to jest? To są dzicze bobki. Tak, dzicze, myślę, tylko tak. Takie małe, bo normalnie to są większe. Dzięcioły mogą bardzo wcześnie przystąpić do lęgu, ze względu na to, że pokarm mają na miejscu. Aha. I nie wpływa na to ani mróz, ani śnieg. Zaczynają bębnieniem, takim charakterystycznym bębnieniem w suche gałęzie, które się rozchodzi po okolicy. I to było na przełomie lutego-marca. Coraz więcej pojawi się ptaków, które do nas przylatują. Była chwileczka chłodniejszych nocy, to się to wstrzymało. Już gęsi przyleciały, kaczki, różne gatunki. No i lada moment zaczną przylatywać drobne ptaki śpiewające. Muchołówki troszeczkę później, ale to już wszystko z dnia na dzień. Coraz więcej będzie tych głosów, tych śpiewów. No właśnie, i to jest wszystko zgodnie z planem przyrody. Raczej zgodnie z planem, no bo to jest związane też głównie z dostępnością pokarmu, też miejsc lęgowych, bo no niektóre gatunki pojawiają się tak jakby no w miarę pojawiania się roślinności, która im odpowiada. W tym momencie takimi no bardzo wcześnie przystępującymi do lęgu gatunkami ptaków to są właśnie gatunki osiadłe, a między innymi na przykład jastrząb, który teraz można jeszcze rano słyszeć jego odgłosy tokowania, to są takie głośne pokrzykiwania. Lada chwila już samice będą siedziały na gniazdach. Bieliki najprawdopodobniej już siedzą, bo one już w grudniu zaczynają toki. W styczniu to jest chyba taki najlepszy moment na obserwowanie ich lotów godowych. A teraz najprawdopodobniej samice siedzą na gniazdach. No staramy się im nie przeszkadzać, bo to jest taki moment krytyczny. Wtedy ptaki są bardzo wrażliwe na płoszenie. Podobnie kruki. Kruki też są takim gatunkiem, który wcześniej przystępuje do lęgów i wręcz samica może wysiadywać jaja, a wokół może leżeć śnieg. I one są do tego przyzwyczajone. Największym problemem to jest takie dłuższe przechłodzenie, bo jak ptak zaczyna wysiadywać jaja, no to już one wymagają jakiejś tam stałej temperatury i mogą być, no w zależności od gatunku, ale no na krótki okres jedynie opuszczane przez samice. Materiał przygotowała Julita Nobis.